Mieszkańcy podlegających dekomunizacji ulic sami zadecydują o ich nazwach. W Suwałkach trwają konsultacje społeczne z mieszkańcami ulic, które na mocy ustawy o zakazie propagowania komunizmu muszą zmienić swoje nazwy. Ostatnie takie spotkanie miało miejsce z mieszkańcami ulicy Mariana Buczka. Spośród 800 zameldowanych na spotkaniu pojawiło się 40. Większość zadeklarowała chęć powrotu do dawnej nazwy. Istnieje więc spore prawdopodobieństwo, że ulica Buczka zostanie przechrzczona na Raczkowską. Inne proponowane nazwy to Żołnierska, Rycerska, także Rotmistrza Witolda Pileckiego oraz Sióstr Nieciuńskich. O wyborze przesądzą sami mieszkańcy. Administracja miejska jutro roześle do nich podpisane przez prezydenta listy z kartą do głosowania, na której zapisane zostaną proponowane nazwy. Adresaci mogą zagłosować na jedną z nich albo dopisać własną. Wypełnioną kartę muszą wrzucić do 31 marca do urny, która zostanie ustawiona w przedszkolu przy ulicy Buczka. Nazwa, która uzyska największą liczbę głosów, trafi pod obrady Rady Miejskiej. Podobna procedura odbyła się już przy zmianie ulicy 30-lecia PRL-u, która jeszcze w tym miesiącu zmieni się w Kawaleryjską. O nowym nazewnictwie zadecydują też mieszkańcy ulic 23 października, Henryka Mereckiego i Tadeusza Paweckiego.